Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jestem w Łazience, ponieważ ja się już szykuję do miasta. Dzisiaj jest 1 maj, jest też dzień wolny, tak jak w Polsce. I ja już jestem po porannej kawie i tak w sumie jak mam wolny dzień, to pomyślałam sobie, że pojadę do miasta. Chociaż ja też mieszkam w mieście, mieszkam w Paryżu, ale mieszkam już tak bardziej na obrzeżach. I dawno już w sumie nie byłam, tak jak mówię, i chcę pojechać zobaczyć, jak wygląda sytuacja, czy jest dużo turystów i w ogóle co się dzieje. I tak sobie pomyślałam, że może gdzieś wybiorę te okolice koło wieży, bo naprawdę uwierzcie mi, że jak jesteście, jak mieszkacie w Paryżu, i jesteście turystą, to nie jeździcie tam tak często. Nie macie takiej potrzeby, żeby tam jeździć. Więc ja tak naprawdę w takich miejscach jestem tylko okazjonalnie. Jak na przykład ktoś do mnie przyjeżdża, to wtedy robię za przewodniczkę i oprowadzę po takich miejscach turystycznych. Ale tak, żebym sama z siebie jeździła tam, to raczej nie. Chociaż ostatnio byłam w konsulacie polskim. I konsulat polski znajduje się niedaleko wieży, w takim miejscu dość turystycznym, koło ambasady amerykańskiej. Także całkiem przyjemnie tam było. Także ja sobie pojadę, zobaczę dzisiaj, jak to wygląda. Oczywiście pogoda nie jest za fajna, jest kiepska i trochę jest zimno, tak jak Wam ostatnio nagrywałam, ale spoko, no zobaczymy. I tak jak zwykle każdego miesiąca, słuchajcie, ja zaczynam oczywiście nowy miesiąc od diety. Po raz nie wiem który, także dzisiaj trochę się biorę za siebie i mam nadzieję, że zrobię kroki, które sobie planuję, żeby się trochę poruszać, bo przy siedzącej pracy to naprawdę jest męczące bardzo, jak nie ma ruchu, wszystko boli. Także no, od dzisiaj zaczynam od nowa moją aktywność fizyczną. I co? I zobaczymy, czy uda mi się w ogóle coś nagrać tam koło wieży. No i odezwę się do Was, jak już się ogarnę. Ja już jestem gotowa do wyjścia, także zabieram wszystkie moje rzeczy, typu klucze, portfel i co najważniejsze, telefon i jedziemy. Hej kochani, ja już jestem na mieście i jestem niedaleko wieży, ale tutaj z tyłu za mną możecie zobaczyć po tamtej stronie, w tamtą stronę jest rzeka i Sekwana i możecie zobaczyć, że już widać budynki. Jest bardzo ładny most. Nie wiem, czy to jest ten most Aleksandra, czy nie, ale można już przejść z tamtej strony i w sumie do wieży jest bardzo blisko. Wieża będzie w tą stronę, ale zobaczcie, jak jest wszystko ogrodzone. Oni tutaj już ogrodzili na olimpiadę. Pewnie sprzątają i dlatego po prostu już jest zakaz, żeby tutaj siadać. I powiem Wam, że jest bardzo czysto na razie. Jeżeli chodzi o pogodę, to się spodziewałam, że będzie gorzej, ale widzę, że jest nawet spoko i jest trochę słonecznie, jest tak zachmurzone, ale nie jest zimno. Zobaczcie tutaj z tyłu, co mam. Też jest budynek, to jest Inwalid. Ja wysiadłam na stacji metra Inwalid. Nie ma tu przejścia i ja muszę sobie tak trochę z boku przejść, dlatego że są samochody. Jestem na ulicy właściwie. No ale ludzie przechodzą tutaj. Ja pójdę na ścieżkę rowerową, bo nie mam wyjścia już w sumie. Weszłam na tą ulicę tak jak inni i muszę kontynuować, bo nie mam tu nawet jak przejść, ale ludzie wszędzie chodzą. W sumie z tamtej strony też widzę, że ktoś chodzi. Ale zobaczcie, jak pusto jest. Na razie jest pusto, ale w sumie jest godzina 10. O, zobaczcie, tutaj szykują już na olimpiadę. Tutaj są trybuny.
więc wszystko już zostały 2 miesiące, więc dlatego oni tak tutaj wszystko zamknęli. Więc mam nadzieję, że nie mieliście takiego pomysłu, żeby na majówkę do Paryża przyjeżdżać, bo tych rzeczy takich pozamykanych może być bardzo dużo właściwie. Kurczę, powiem wam, że jest ciepło nawet, że mi jest gorąco w tej kurtce skórzanej. Także chyba będę musiała trochę zdjąć z siebie ubrań. Ciekawe, czy ja mogę tutaj przejść. To, co tu widzieliście za mną, to jest muzeum na Inwalid. A z tamtej strony, za mną, za tymi trybunami, jest ambasada polska i konsulat. No i tutaj... Dobra, już doszłam do chodnika. Mam nadzieję, że będę mogła ten jakoś przejść. Tutaj, z tej strony, jest muzeum. O, jest policjant. Pewnie coś mi powie. Albo i nie. Kurczę, no nie ma chodnika żadnego takiego miejsca, ale spoko, ktoś idzie też po rondzie, więc chyba można, nie ma wyjścia właściwie. Tutaj pewnie też z tej strony będą stawiać trybuny. To jest takie muzeum militarne. Możecie zobaczyć na początku tego. Kiedy muszę zejść, bo jestem, słuchajcie, na rondzie i za mną jadą samochody. Spoko. Dobra, no wygląda to tak. Widzicie te armaty? Takie armatki malutkie. Bym musiała przejść na drugą stronę. Ciekawe, czy mnie puści, czy nie. Puścił mnie. Spoko. I będę musiała przejść takimi uliczkami do wieży. I jak tam już będę, to się z wami nie połączę. Ale zobaczcie, jak tu jest mega ładnie. To są właśnie takie typowe. W tą stronę może pójdziemy. To są takie właśnie typowe tarasy. Szczególnie tutaj właśnie koło wieży. Ja pójdę w tą stronę, ale i tak później będziemy musieli skręcić w lewo. Ale jak widzicie, jest bardzo pusto. W sumie tak naprawdę serwis zaczyna się dopiero od godziny 12, 12, 13. No o 12 oni jedzą wtedy obiad. Także tutaj większość z nich to nie jest jeszcze otwartych. Zobaczcie, jakie tutaj są ładne kamienice. Bardzo, bardzo piękne. Mi właśnie się tutaj bardzo podoba, ale to jest taki... To jest dzielnica jedna z najdroższych. Jest tutaj czysto, mieszkają tutaj przeważnie Francuzi. No i jest tutaj drogo. No ale właściwie większość z tych budynków to są jakieś tam hotele. I tutaj w tej części jest bardzo dużo gabinetów adwokackich. Można powiedzieć, że to jest taka dzielnica adwokacka. Zobaczcie, już tutaj z tej ulicy widać wieżę. Także idziemy cały czas prosto i już stąd ona się wydaje naprawdę duża. Tam jakaś kolejka jest, nie wiadomo do czego. A widzicie, sprzedają na ten konwalię na 1 maja. Kurczę, naprawdę wieża się już wydaje z tej strony, z tej ulicy duża. A tu jest boulangeria, czyli piekarnia. No raczej śniadanie jedzą na słodko, ja jak zwykle na ulicy. Nie idę po chodniku, no ale oni są i tak przyzwyczajeni do tego. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Widzicie te kamienice z tyłu za mną? Jest cudownie, ale z tej strony już jest wszystko zamknięte. Normalnie to jest zawsze otwarte, także widzę, że ludzie tam jakoś chodzą. Więc na pewno są przejścia. Z tej strony jest... Tutaj są pola marsowe i normalnie zawsze można było tędy przejść. A już widać tą wieżę z tyłu za mną. Widzicie? I tu widzę, że jest jakaś ścieżka. Więc ja sobie przejdę tędy i poszukam jakiegoś miejsca, gdzie można usiąść.
O kurczę, ale słuchajcie, tutaj wszystko jest zamknięte, ale zobaczcie, co zrobili. Te bramki takie, które są normalnie, ktoś tutaj po prostu to połamał i ludzie tędy przechodzą, mimo tego, że wszystko jest tutaj zamknięte i po prostu tam sobie wchodzą i robią zdjęcia. Więc tak naprawdę nie wiem, czy można, ale to pewnie jest jakieś przejście. W każdym razie, no dobra, ja nie będę przechodzić, bo skoro to zamknęli, no to znaczy, że nie powinno się tędy wchodzić. No tutaj jest normalne przejście. Można tędy. Kurczę, ale zobaczcie, wszystko zamknęli. Tam trybuny ustawiają. Więc muszę kontynuować prosto. Wow, jakie to się wydaje duże z tej strony. No także turyści sobie radzą tak naprawdę w tych wszystkich ohydnych bramkach i zamknięciach jakoś próbują sobie zrobić zdjęcie na tle wieży, więc radzą sobie jak mogą. Okej, może ja pójdę jeszcze tam prosto i będzie może coś otwarte, nie wiem, żeby usiąść. Możecie sobie zobaczyć. O, ja już to mówię, że tyle razy widziałam, że w sumie na mnie takiego wrażenia nie robi. Zresztą jest też takie... Wow, chyba bardziej na mnie wrażenie robił jakieś takie natura, bardziej jakieś takie naturalne krajobrazy. Krajobraz przyrodniczy, coś takiego, ale nie, nie wiem, nie jakieś takie monumenty czy konstrukcje. No tutaj już jest trochę więcej turystów i się zagęszcza. To jesteśmy na polach marsowych, tutaj z tyłu za mną, ale też jest wszystko ogrodzone. Znaczy przypuszczam, że pewnie i tak znajdą się ludzie, którzy będą próbowali jakoś tam wejść. Tutaj są z tyłu, z tej strony trybuny poustawiane. No i tutaj macie cały widok na wieżę. Dobra, ja pójdę jeszcze prosto i może znajdę jakąś ławkę. Albo trochę dalej z tamtej strony, ale widzę też policję, która chodzi tutaj, więc pewnie pilnują porządku, żeby się tutaj nie przedostać przez te bramki, przez ogrodzenie. Wejdę ludziom w kadry. Normalnie tutaj na tych polach zawsze jest pełno ludzi, tu z tej strony i z tej strony. O, a tam za mną pan, który właśnie sprzedaje pewnie małe wieżyczki. Handlarze handlują po prostu. Handlują nielegalnie, sobie rozkładają takie koce. Pewnie widzieliście nieraz na filmach. Rozkładają sobie jakieś tam szmaty i na tych szmatach sprzedają te małe wieżyczki albo jakieś tam takie coś takiego. Kurczę, gorąco się zrobiło. Powiem wam, że jest jakoś tak dużo Azjatów. Od pandemii było strasznie pusto i nawet do tamtego roku, a teraz widzę, że jest bardzo dużo Azjatów. Czyli jednak wrócili do Paryża. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale no nie mają guzika na punkcie markowych ubrań, na punkcie Paryża. U nich to jest coś takiego, taka podróż do Francji, do Paryża, to jest marzenie wielu, wielu ludzi. Zobaczcie, jaki tu jest piękny widok. Naprawdę jest pięknie, jak nie ma ludzi. I tutaj z tyłu jest ta ulica, ta alejka, ta fajna.
już kwiaty zaczynają kwitnąć i naprawdę przepięknie to wygląda, jest taki fioletowy kolor. I tutaj wieża. Słuchajcie, muszę przejść na drugą stronę, a tak śmiesznie, bo przed chwilą usłyszałam też turystów z Polski, tak podeszli do tej wieży i jeden z nich powiedział, no wcale nie jest tak wysoko. Takie refleksje. Właśnie widzę, mają też jak tu przyjeżdżają. Dobra, muszę się na razie wyłączyć, bo słuchajcie, nie znalazłam żadnej ławki. Wszystko jest tak po prostu pozamykane i tak odrodzone, że bardzo ciężko jest gdzieś usiąść, nawet na trawie. I no nie ma za bardzo takiej możliwości, żebym mogła jakieś dobre światło też złapać. Ale muszę stąd po prostu odejść. Idę w stronę bardziej tak w centrum teraz i zobaczcie, jak to wygląda. No mimo wszystko są tu ludzie, jednak i czekają w kolejce, żeby wejść na wieżę. Ale powiem wam, że jak już w sumie 14 lat minęło, to ja nigdy nie byłam na górze i miałam chyba ze 3 podejścia, ale były takie kolejki, że właściwie to zrezygnowałam. I tak naprawdę chyba w 2015 albo 2016 był pierwszy zamach. I od tego czasu właściwie ciągle już były, ja to miałam w planach, ale ciągle coś się działo, coś było, pandemia. Wcześniej też były inne zamachy. No i w sumie zrezygnowałam. O, a za mną idzie, zaraz zobaczycie, grupa złodziejek, cyganki, które wyłudzały ją pieniądze i okradają turystów. Także jak będziecie w Paryżu, to uważajcie na takie dziewczyny, które proszą was o jakąś tam sumę pieniędzy, na jakąś tam fundację, na jakieś dotacje. Dlatego, że was otoczą i po prostu okradną. Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu jestem. To jest takie muzeum, które jest niedaleko. On się nazywa Kibrany, chyba coś takiego. Ono jest niedaleko wieży, więc jak będziecie mieć okazję, to zachęcam was do wizyty tutaj. I jest super restauracja, ona się nazywa Les Ombres. Macie widok też na wieżę. I z tej strony, ups, jakieś te latają. Z tej strony macie taką fajną ścieżkę, a tu jest w ogóle trochę tak jak ogród to wygląda. Więc totalnie jestem otoczona zielenią. Nie wiem, czy widzicie tam, z tamtej strony. Więc jest mega przyjemnie, bo tu macie zgiełk miasta, no i tutaj tak w środku jest taki ogród, bardzo fajny, ale jest wszystko też zamknięte. Wcześniej tu można było wejść i tak się przejść między tymi ścieżkami w tym ogrodzie, no ale teraz nie jest to możliwe, także ja stąd wychodzę. Mam jakąś ławkę, żeby sobie trochę odpocząć i jeszcze chwilę do was pogadać. To na temat właśnie tego 1 maja, że nawet jak czytałam statystyki, 1 maj to w Polsce jest głównie taki okres, gdzie ludzie po prostu piją i robią barbecue, więc to jest, ale to u nas jest taka w ogóle, wiecie, tradycja mega, bo jeszcze mamy ten 3 wolny. 3 maj nie jest wolny we Francji. I tak naprawdę dzisiaj, jak jest ten 1 maj, to trochę jest turystów, ale tak naprawdę Francuzi mają to gdzieś, że jest 1 maj, że jakieś święto. Dla nich to jest po prostu kolejny dzień wolny od pracy. I co? I chociaż powiem wam, że spora część Francuzów wyjechała i w sumie też sobie wzięli wolne, ale u nich w tym roku jeszcze jest 8 i 9 wolne, 8 i 9 maja i 10 maja. Też w sumie dużo firm się zamyka, także oni mają taki weekend właśnie za tydzień dopiero. I tak powiem wam, że w sumie ta majówka zawsze tutaj we Francji tak wygląda co roku. Co roku jest tak samo. Jest to po prostu jakiś tam dzień wolny od pracy i tyle, ale to ogólnie dotyczy się też wszystkich świąt. To jest Boże Narodzenie, czy w ogóle jakieś inne święta katolickie, to raczej oni to plenki, jest po prostu okazja do spotkania się i tyle, a nie jakieś takie, wiecie, świętowanie tego dnia, z jakiego powodu jest ten dzień wolny i
i tak to wygląda u nich. Powiem Wam, że nawet jestem zdziwiona, że w ogóle usłyszałam turystów z Polski i jestem zdziwiona, że ktoś w ogóle się na majówkę do Paryża wybrał, żebym w życiu nie przyjechała tutaj na majówkę. Także no też w sumie fajnie usłyszeć jest, że ktoś tam z Polski też powiedzmy, nie wiem, no nawet poświęca tą majówkę, żeby sobie trochę podróżować, a nie siedzieć w domu czy gdzieś tam na jakichś działkach i chacie. Nareszcie jestem w domu i uwierzcie mi, że jak po prostu mega fajnie jest nakręcać film, kręcić coś w domu, a nie w przestrzeni publicznej. Jeżeli nie mieliście okazji, to spróbujcie sobie kiedyś nakręcić jakiś film, jakieś wideo. Uwierzcie mi, że to nie jest takie łatwe, ponieważ dużo ludzi Was rozprasza, zawsze coś tam się dzieje, a czasami na przykład widać, że ktoś jest niezadowolony z tego, że kręcicie jakiś film i on może się znaleźć na Waszym wideo. Idzie mój drugi kot teraz. Chodź malutka. Zawsze jak zaczynam kręcić, to moje dwa koty już po prostu są. Myślę, że coś się dzieje, coś fajnego, jakaś atrakcja. Także słuchajcie, wracając do tego 1 maja. Tak jak mówiłam, generalnie to Francuzi, zresztą jak widzieliście pewnie na tych moich filmach, oni po prostu są bardzo aktywni, jakoś sobie próbują zaplanować ten dzień. Na przykład jeżdżą na rowerze, możecie zobaczyć bardzo dużo, tak rodzinnie, totalnie rodzinnie. Naprawdę jak na przykład są nawet stąd, jak są z Paryża, to i tak planują coś. I niekoniecznie to muszą być jakieś turystyczne miejsca, ale po prostu planują na przykład wycieczki rowerowe albo po prostu spacery, uwielbiają spacery, albo jak zauważyliście, bardzo dużo ludzi biega. Jogging jest taką aktywnością bardzo popularną tutaj i jak na przykład nawet wychodzicie powiedzmy rano do pracy, to możecie zauważyć, że w Paryżu bardzo dużo ludzi biega. Biega po parkach albo na przykład wzdłuż tych ścieżek rowerowych, takich ścieżek tych przy rzece. Natomiast ja próbowałam kilka razy biegać tutaj w Paryżu. Nie jest to łatwe, bo jest dużo, właśnie dużo ludzi i trochę to jest takie denerwujące, ale zależy co kto lubi. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce jednak to że brakuje tego planowania i to planowanie tej majówki polega na tym, że po prostu planuje się bardziej, gdzie się będzie ją spędzało, gdzie się będzie siedziało, jadło i piło. To znaczy wybiera się jakieś miejsce typu ogród, u kogo robi się barbecue i się siedzi i pije. Mało ludzi jest aktywnych w majówkę, chociaż może teraz się to trochę zmieniło i młodzi ludzie częściej na przykład gdzieś tam wychodzą. Ale słuchajcie, można naprawdę za darmo po prostu wyjść z domu, zaplanować sobie cały dzień i jakoś zorganizować tak rodzinnie, wspólnie. Także ja myślę, że ta majówka zupełnie inaczej wygląda. Ja wolę majówki takie, jakie są we Francji, czyli że na przykład się spaceruje, chodzi, coś robi, a nie siedzenie. Mnie takie siedzenie przed stołem bardzo męczy i siedzenie i jedzenie, bo jest tego w Polsce naprawdę dużo. I picie. Oczywiście ten alkohol i to chlanie takie majówkowe to jest po prostu tragedia w Polsce. No cóż, życzę Wam udanej majówki, bo jeszcze długi, bo to właściwie jest jeszcze czwartek, pewnie większość z Was wzięła wolne na ten dzień, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Ja jutro pracuję, ale w piątek nie pracuję, więc mam nadzieję, że też coś fajnego porobię i będę mogła się z Wami też tym podzielić w jakimś filmie. Także zapraszam Was do następnego. Jeżeli polubiliście mój film, to dajcie proszę lajka, subskrybujcie mój kanał. Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie subskrypcje i komentarze i za Waszą obecność tutaj. Także do następnego filmu. Pa, pa, pa.